Podstawową zasadą obowiązującą przy prowadzeniu prac związanych z demontażem urządzeń elektrycznych jest konieczność wyłączenia ich spod napięcia. Jeżeli urządzenie jest podłączone z siecią zasilającą za pośrednictwem gniazda wtykowego, wówczas należy odłączyć wtyczkę z gniazda. Jeżeli natomiast urządzenie jest podłączone bezpośrednio za pomocą przewodów do tabliczki zaciskowej, wówczas należy upewnić się, że wyłącznik główny zasilający urządzenie, jeżeli taki jest zamontowany na linii zasilającej, znajduje się w pozycji wyłączonej. Następnie należy udać się do rozdzielnicy i wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie zasilającym maszynę. Kolejnym krokiem jest pozostawienie na drzwiczkach rozdzielnicy informacji w postaci kartki lub tabliczki informacyjnej o fakcie wyłączenia zabezpieczeń, aby osoby trzecie nie załączyły nieświadomie odłączonego obwodu. Jeżeli rozdzielnica wyposażona jest w zamek, wówczas najlepiej jest ją zamknąć na klucz, a klucz trzymać przy sobie. Zwykle demontaż przeprowadza się w celu dokonania przeglądu, naprawy lub wymiany urządzenia, a wszystkie związane z tym czynności wykonuje się w kolejności odwrotnej, jak podczas prac montażowych. Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń elektrycznych należy przygotować niezbędne narzędzia odpowiednie dla danego typu urządzenia oraz zapoznać się z instrukcją demontażu, jeżeli taka została dostarczona od producenta wraz z urządzeniem. Z uwagi na różnorodność urządzeń elektrycznych podczas ich demontażu należy zwrócić szczególną uwagę na odłączenie urządzenia spod napięcia, odłączenie przewodów zasilających, odkręcenie urządzenia, jeżeli jest przytwierdzone do miejsca zainstalowania. Ewentualny demontaż obudowy celem lokalizacji ewentualnych uszkodzeń i usterek oraz dokonania naprawy. Urządzenie elektryczne gospodarstwa domowego można podzielić na wielkogabarytowe, takie jak chłodziarki, zamrażarki, pralki, mikrofalówki, piece elektryczne, urządzenia kuchenne, urządzenia klimatyzacyjne, małogabarytowe, takie jak na przykład odkurzacze, żelazka, noże elektryczne, zegary, wagi, urządzenia do strzyżenia i suszenia włosów. Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny, takie jak na przykład komputery, stacje robocze, drukarki, faksy, telefony. Sprzęt audiowizualny, taki jak odbiorniki radiowe, telewizyjne, kamery wideo, sprzęt Hi-Fi, instrumenty muzyczne. Sprzęt oświetleniowy, wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe, wysokoprężne lampy wyładowcze, niskoprężne lampy sodowe. Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, na przykład wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki i sprzęt rekreacyjny, sportowy, przyrządy medyczne, przyrządy do nadzoru i kontroli, na przykład czujniki dymu, termostaty, automaty do wydawania napoi, gorących, zimnych. Z uwagi na obszerny wachlarz wymienionych urządzeń elektrycznych oraz szczegółowiej omawianych we wcześniejszych modułach maszynach elektrycznych, omówiony zostanie tutaj przykład demontażu lodówki w celu wymiany uszkodzonego modułu chłodzącego Peltiera. Demontaż chłodziarki w celu wymiany modułu należy wykonać w następujący sposób. Odłączyć chłodziarkę od zasilania, odłączyć wentylator od agregatu, odłączyć agregat od korpusu i zdemontować agregat, odkręcić śruby od radiatora i płyty dystansowej, odłączyć płytę dystansową w taki sposób, aby na powierzchni radiatora pozostały widoczne moduły. Za pomocą omomierza zlokalizować niesprawny moduł, odlutować końcówki uszkodzonego modułu i wyjąć moduł. Usunąć z radiatora pozostałości po starej paście i w miejscu zainstalowania nowego modułu nałożyć świeżą warstwę pasty. Zamontować nowy moduł. Sprawdzić obwód za pomocą omomierza, założyć agregat i całą lodówkę w odwrotnej kolejności. Podczas wszelkich prac przy urządzeniach chłodniczych powinno się przestrzegać podstawowych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących podczas pracy przy urządzeniach chłodniczych. Do tych zasad należy w szczególności zapoznanie się z dokumentacją techniczną demontowanego urządzenia, sprawdzenie, czy urządzenie jest podczas demontażu odłączone spod napięcia, wszelkie niezbędne prace wykonywane pod napięciem, jak na przykład pomiar prądów, napięć, mocy i tym podobne, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością w obecności przynajmniej jeszcze jednej osoby, ponieważ tego typu prace są pracami szczególnie niebezpiecznymi dla zdrowia i życia człowieka.
Wszelkie przewody i narzędzia pomiarowe powinny mieć aktualne badania stanu izolacji elektrycznej. Na stanowisku pracy i wokół tego stanowiska powinien być zachowany ład i porządek. Wszelkie urządzenia wyłączone spod napięcia, przy których wykonywane są prace montażowe, naprawcze, konserwacyjne lub inne, należy zabezpieczyć przed przypadkowym ich załączeniem przez osoby niepowołane. Nie wolno przechowywać ani używać w pobliżu demontowanego lub naprawianego urządzenia płynów i gazów łatwopalnych, takich jak na przykład benzyna, ponieważ wydzielane opary mogą stać się przyczyną wybuchu lub pożaru. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby podczas wykonywanych prac nie uszkodzić obwodów obiegu czynnika chłodzącego. Urządzenie powinno być podłączane do gniazda, którego typ jest zgodny z typem wtyczki podłączonej do przewodu zasilającego. Urządzenie, używanie przedłużaczy, rozdzielaczy i tym podobnych urządzeń jest niedozwolone. Do demontażu należy stosować odpowiednie i prawidłowo obsadzone narzędzia. Nie wolno odłączać wtyczki z gniazda sieciowego, ciągnąc bezpośrednio za przewód zasilający.